Witaj, drogi muzykancie, z Porannego Biegu i z mojego rodzinnego miasta Żmigrodu z Doliny Baryczy. To są rozlewiska Doliny Baryczy. Dzień będzie inaczej niż zawsze, ale zawsze jest dobry czas i miejsce na lekcję. Zanim przejdę do podziękowań za zeszły rok i życzeń na obecny, rozpoczynający się, przełączę się na chwilę w Belfra, Gofra. Srogiego mentora, który nie owija w bawełnę. Swoją drogą ciekawa metafora z tą bawełną. O co chodzi? że coś się obawę nieważne. W czym że chciałbym, żeby już za chwilę każdy po obejrzeniu tego filmu, zanim obieca sobie nowe postanowienie na nowy rok, zrobił podsumowanie i zastanowi się czego nauczył się w minionym roku. Jakie nowe umiejętności zdobyłeś? Jakie nowe umiejętności zdobyłaś? I nie chodzi tylko o umiejętności gry na akordeonie, choć o nich będę mówił właśnie tylko. Zanim będziesz planować i postanowić sobie nowy rok, że od nowego roku zacznę na poważnie uczyć się grać na akordeonie, zacznę biegać, może schudnę, zacznę zdrowo się odżywiać, zacznę codziennie picuki warzywne, przestanę jeść węglowodany, znajdę czas na akordeon. Zatrzymaj się na chwilę z, z postanowieniami, zrób sobie podsumowanie tego roku, który właśnie już minął. Co Ci się udało? Roku, w tamtym roku osiągnąć? Jak wyglądają Twoje umiejętności gry na akordeonie? A jak wyglądało rok temu? Jaki widzisz postęp? Czy udało, czy udało mi się Ciebie czegoś nauczyć? Czy Akademia Muzykanta nauczyła Cię czegoś? Jeżeli byłeś, jeżeli byłaś ze mną przez cały rok i niczego nowego się nie nauczyłeś, niczego nowego się nie nauczyłaś, zrób grubą krechę, odetnij się ode mnie, odsubskrybuj mój kanał, odlub fanpage. Wypisz się z listy mailingowej, znajdź innego coacha do nauki gry na Kordonie. Szkoda Twojego czasu, szkoda Twoich nerwów. Poszukaj sobie kogoś innego. Życie jest tylko jedno i nie, nie zmarno jego. Jak mówi jeden z moich mentorów, Frederyk Kerzełek, przyżyto odpowiednie, a ja dodam z odpowiednimi ludźmi w zupełności, w zupełności wystarczy. Także nie ma co się męczyć na siłę. Nie chcę wszystkim osobom pomóc na siłę, nie tędy droga. Nie dadajemy na tych samych falach. Pożegnajmy się dzisiaj. Na dole pod filmem są odpowiednie przyciski. Odsubskrybuj, od lub wypisz się, jak mówiłem, bo jak nie, to ja to zrobię. Dzisiaj także chciałem podziękować Tobie, także dziękuję i sobie za 2021 rok. Dziękuję za słowa uznania, których pojawia się coraz więcej między hejtem. Także ja Także się rozwijam, uczy się grać na akordeonie. uczy się również na kosztownych kursach, jak efektywnie przekazywać tobie tą wiedzę. Ci, którzy już uświadomili sobie, że zgromno akordeonie nie jest jak zjazdą na rowerze. Są dzisiaj abonentami Akademii Muzykanta, uczą się cały czas. Bo nie grasz, zapominasz, palce sztywnieją i lipa, zaczynasz od nowa to samo. Pamiętaj teraz, zastanowić, podsumować miniony rok. Wypisać plusy i minusy nauki z Akademii Muzykanta. Rozliczyć, czy pomogła, czy nie. Dla tych osób, którym Akademia pomogła są abonentami. Na nich czekają w tym roku nowe wezwania, nowe kursy, nowe opracowania utworów na Akordeon. Cieszę się, że mogą pomóc. Cała przyjemność po mojej stronie. Osobom niezdecydowanym serdecznie dziękuję. Jeżeli nie zamierzasz regularnie rozwijać się na akordeonie, nawet nie wykupuj abonamentu. Szkoda Twoich pieniędzy, szkoda Twojego czasu, szkoda mojego czasu. Jeżeli nie chcesz przegrać życia na akordeonie, Akademia Muzykanta nie jest dla Ciebie. Także raz mówiąc, dziękuję Muzykantom, z Akademii Muzykanta za zeszły rok. Trzymam za Was kciuki w dalszym rozwoju. Weź teraz kalendarz do ręki, może być ten w telefonie, ale będzie lepszy książkowi. Odszukaj w kalendarzu dzisiejszą datę i zacznij podsumowywać, czego się nauczyłeś, czego się nauczyłaś w tym roku. Ale się już zimno robi, muszę teraz biec. Później zaplanuj sobie: to jest ważne, zaplanuj sobie, jak często w tygodniu, o której godzinie przeznaczysz czas dla, tylko dla siebie i tylko dla akordeonu. To jest mega ważne. Zaplanuj teraz. Poinformuj później swoją rodzinę, że wtedy i wtedy będziesz się uczyć, żeby dali ci w tym czasie spokój. Jednocześnie, gdy im powiesz, będą cię w jakiś sposób kontrolować. Ludzie bardziej są wytrwali, gdy wiedzą, że ktoś ich kontroluje, ktoś ich sprawdza. Czyli tak będziesz miał w głowie, że komuś powiedziałeś, powiedziałaś i będziesz musiał po prostu iść na tą lekcję. No bo co im powiesz? Wyłącz powiadomienia wtedy z komórki, wyłącz telefon, chyba że na nim będziesz kursy z kursami kursy będziesz na nim wyświetlał daj kotu jedzenie a jak dasz kotu jedzenie dosyp mu jeszcze bo i tak nie da Ci spokoju, bo będzie miał za mało chyba każdy ma kota w domu, nie? aż mnie rękawali. inaczej się nie da zawsze powiesz, nie ma czasu nigdy go nie będziesz mieć jeśli nie zaplanujesz teraz Twoje postanowienie będzie trwało nie wiem, czy do 9 stycznia nowego roku i na tym się zakończy jeżeli słuchasz mnie z przyszłości, a w dodatku jesteś gdzieś w środku roku, dobra informacja dla Ciebie jest taka, że nie musisz czekać do kolejnego 1 stycznia, do kolejnego nowego roku, aby zaplanować coś czy postanowić dla siebie. Dla Ciebie i dla każdego ważne jest dzisiaj tu i teraz kiedy indziej nie możesz nic zrobić. Wczoraj już minęło, jutro jeszcze nie ma. Zacznij działać teraz, teraz. weź akordeon, zrób grubą krechę, zaplanuj sobie czas dla siebie na akordeon. Ta strategia działa nie tylko do akordeonu, do, do jeżeli chcesz schudnąć, zaplanuj to teraz. Ja robiłem na przykład krótkie podsumowanie mojego biegania w 2021 roku. Wyszło mi, że przebiegłem 2291 km, prawie 1000 km więcej niż w 2020, dzięki czemu mam większą odporność, dzięki czemu mam więcej endorfii, chcę mi się robić coś więcej niż tylko oglądać telewizję w wolnym czasie. A telewizor w ogóle mam, nie mam, znaczy nie mam, wyniosłem na strefie za dwa, może już trzy lata temu, nieważne. I tak można podsumowywać wszystko. Ty masz dzisiaj podsumować 2021 rok z akordeonem w ręce i rozliczyć osoby, które Ci w tym przeszkodziły lub pomogły, nauczyły. Ok. Także wszystkiego dobrego w nowym roku, aby udało Ci się odnaleźć po skończeniu tego filmu w kilka minut kalendarz, bo za pół godziny, wierz mi, że już będzie za późno, nie będziesz mieć przecież czasu. Wszystkiego dobrego i pamiętaj, przegraj swoje życie na akordeonie, oczywiście, a ja biegnę już dalej, bo mi się zimno zrobiło, ale Doszedłem już do ostatnio mówiłem o dolinie Baryczy, mojego, z mojego rodzinnego miasta Żmigrodu jest też moje rodzinne miasto Barycz, moje rodzinne miasto Żmigród jest w dolinie Baryczy i właśnie doszedłem już do Baryczy. Bo były tutaj rozliwiska te wszystkie takie co tu było widać i zaraz zobaczymy piękną Barycz. Także tak wygląda piękna Barycz. Zapraszam do doliny Baryczy, można sobie wejść, poglądać ptaki bardzo dużo ścieżek rowerowych jest. Właśnie tu jakiś rowerzysta też jedzie w tył. Także wszystkiego dobrego.